Jaką nazwę powinien mieć dokument zmieniający umowę o pracę? Czy jest to aneks, czy porozumienie zmieniające? Zgodnie z definicją słownikową, pojęcie aneks to dokument uzupełniający do głównego dokumentu. To taki dodatek do umowy. Porozumienie jest natomiast zgodą na coś. Zgodą na zmianę, jest to umowa, układ. Przepisy kodeksu pracy pozwalają na zawarcie porozumienia zarówno w celu zmiany warunków umowy, jak i w celu rozwiązania umowy, czyli porozumienia stron. Kodeks pracy jednak nie określa zasad tej zmiany i nie określa również nazewnictwa i nazwy dokumentu, w którym takie porozumienie powinno być zapisane. Z kodeksu cywilnego wynika, że zmiana treści umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli, natomiast nazwa dokumentu, na którym ona będzie sporządzona, nie ma tutaj znaczenia. Mając jednak na uwadze treść kodeksu pracy, bardziej charakterystycznym pojęciem dla prawa pracy jest nazwa porozumienia.